No, witam serdecznie po krótkiej przerwie. Słuchajcie, odbiornik Johnny 80, a tak sobie go nazwałem, który tutaj już wcześniej na live'ach był, zagadał, dostaje obudowę, słuchajcie, obudowę taką retro obudowę. Będzie to wszystko w takiej skrzyni. O, słuchajcie. I teraz tak, tylko że on nie jest przykręcony jeszcze do tego. Skala została, linka naciągnięta, słuchajcie. Ta skala będzie tutaj ładnie na druk od 3500 do 3900. Będzie pięknie, ładnie strojenie. Tutaj będzie precyzer, czyli po prostu będziemy mogli sobie się dostroić. I co poza tym? Poza tym będzie wszystko w tej obudowie włożone. Dojdą ekrany, tutaj jeszcze będzie bar graf widoczny, ten S-meter. Wszystko tutaj mi się zmieści, tak jak już tutaj przypatrzyłem. Będzie miał własny akumulator, ten sprzęt. Jeszcze muszę gdzieś zmieścić głośnik i tak myślałem w pokrywie, ale pokrywie nie wejdzie, bo tutaj się nie domknie. Głośnik też pewnie będzie gdzieś tutaj, jakieś z boku może otwory mi się uda w tym czymś wywiercić, chociaż jest straszny, że tak powiem, plastik, to nie jest plastik, tylko jakiś taki bonit porosyjski. Słuchajcie, tak to wygląda w środku na razie. Tutaj jeszcze właśnie dojdzie ten bar graf, będzie zamontowany w ten sposób. Efekt końcowy da jeszcze kawał czasu, że tak powiem, do efektu końcowego. No i gra, słuchajcie, to ładnie to że tak powiem, nie zagrał, tylko zagadał. Tak jak mówiłem, tak to mniej więcej wygląda na płytce w tej chwili. Jest to prototyp. Cały schemat, opis będzie na elektrodzie. Tutaj już się pytacie mnie, czy mogę, czy jakiś link do elektrody. No na razie jeszcze tego nie zamieszczałem, chcę po prostu właśnie nagrać ten film, poskładać go do końca, pokazać efekt końcowy, może sobie wyjedziemy gdzieś w teren z nim i dopiero praktycznie wtedy, jak już będzie wszystko 100% pewne, że to ładnie gra, wszystko już i tak już zostało opisane, już te schematy zostały opisane. Tutaj jeszcze mam nieopisany czysty schemat, ja mniej więcej wiem, gdzie co mam, znaczy gdzie co jest. No i dobra, działam, słuchajcie, wstawiam, może to jeszcze zagada w tym filmie, nie? Tak jak powinno. Pięknie, godzina później, słuchajcie, dostał odbiornik taką mapkę, zamontowany bar graf, S-meter, masa spięta razem z układem radia. Tutaj dojdzie do, później do tej blachy, będzie dolutowany, że tak powiem, ten ekran, nie? No i co, tutaj będzie głośność, wolumę, dostrajanie, tak jak mówiłem, i strojenie całego zakresu. Ok, tak to mniej więcej wygląda od tej strony. Jedziemy dalej. Ojej, będziemy składać. No trochę jest tej elektroniki w tym radyjku, ale miało być dla początkujących, więc nie jest trudno, że tak powiem. Schemat jest prosty. Tak to wygląda u mnie. Prototypowy odbiornik na pasmo 80 metry. Pomału powstaje. Słuchajcie, mniej więcej ten odbiorniczek będzie tak wyglądał, tak jak tutaj widać. Tu mamy dostrojenie, tu mamy gałkę strojenia, tu mamy ten bar graf wstawiony. Zostało jeszcze kupa roboty, bo jeszcze trzeba tak głośnik zamontować, akumulator, ładowarkę do lejonków. No i co, będzie wszystko zamykane, jak widać tutaj mam prowizorycznie antenę podpiętą, tutaj jest antena, tutaj jest uziemienie zmostkowane, tu dojdzie jeszcze dodatkowe zasilanie do ładowania lub na akumulator taki zwykły samochodowy.
No i zobaczmy, co tu słychać, nie? Czekajcie, się dostrzegimy może. Skalę trzeba dorobić, o właśnie, bym zapomniał powiedzieć wam, bo tu są cztery obroty w sumie tej skali. Czyż był generator włączony? Może zapomniałem go wyłączyć. Nie, wyłączony, dobra. No dobra, przelećmy sobie do boku. Tutaj będzie gdzieś około 3700, 3800. Zobaczmy, co tu dzisiaj na paśmie. Zaszumione, tylko na trójeczkę u mnie odbiera, a ten mocniej. Tylko wiecie, to jest kawał druta zamiast anteny, to może to dlatego, no. Ale ten odbiornik ma właśnie służyć taki typowo w polu. Kawał druta i ma odbierać, i ma być głośny, No dobra, słuchajcie, ja będę taki krótki odcinek poglądowy, już nie robię live'u, bo po prostu szkoda mi czasu na razie. Chcę go skończyć, już zakończyć kompletnie. I tego, no i co? I ja też pozdrawiam. Tak, plus 9 plus dycha. Ale to jeszcze wyskalujemy sobie, słuchajcie, tu jeszcze trzeba go troszeczkę podstroić do tej nowej obudowy. Zainteresowany schematem zapraszam na maila. To mogę wysłać po prostu na maila. Płytki. Oczywiście płytki będą zamawiane, bo bardzo fajny odbiornik. Oj. O, już pierwsze wandale odporne też będzie. Także słuchajcie, jest na tej zasadzie, że płytki będę zamawiał, będę robił to, bo bardzo fajnie wyszło. Bardzo fajnie odbiera, także płytki do zestawu z samodzielnego montażu, wszystkie dane, nie ma problemu, udostępnię. No i ewentualnie skompletuję parę takich zestawów, będziecie mogli sobie, że tak powiem, nabyć. Jeszcze nie wiem, jaka wyjdzie cena, także na razie się nie pytajcie o to, ale kompletne zestawy będą już w niedługim czasie, nie? Pozdrawiam. No i do następnych filmów, słuchajcie. Ma być głośno. 5 watów mocy na głośnik, wystarczająco głośno. Można tubę podpiąć. Pozdrawiam.